No dzień dobry, słuchajcie, mili widzowie. Co to wjechało? Tak, to wjechało nowe auto. Moje prywatne i razem służbowe dla Dominik Fotos. Tym będziemy teraz latać na zdjęcia. No jak widzicie, może nie znacie jeszcze, bo część osób tego znaczka czasem nie rozpoznaje. Jest to nowy Hyundai. Hyundai Kona w hybrydce. Całkiem ciekawa opcja mocowa. Na razie mogę Wam powiedzieć o spalaniu tyle, że na trasie 170 km na holenderskiej autobanie wziął mi tylko, uważajcie, 4,85 litra na 100. Czyli bardzo fajnie w mieście. Póki co jeździmy praktycznie na motorze elektrycznym, więc no będę w stanie fajnie zejść. Ale no właśnie, pójdźmy do rzeczy. Teraz w dzień nie zobaczymy, bo jest niestety za jasno. Może zrobię tą przebitkę później, w nocy, pokazując Wam efekt nocny. Widzimy bardzo fajną listwę, słuchajcie. I ta listwa świeci. Dla ludzi z mojego pokolenia, ci co oglądali Robocopa, no to możecie widzieć takiego małego Robocopa. Co jest fajne już w tym modelu, słuchajcie, mamy pełne LEDy. I co ważne, są to LEDy matrycowe. Jest tu również asystent świateł, więc automatyczne światła długie na autostradzie się włączą i wyłączą, wykrywając inne auto. Także jest to fajna opcja. I co rozmawiając, stwierdziliśmy, że wygląda prawie że jak elektryk. I słuchajcie, to jest też nowością w Konie, bo jak widzicie, tu nic nie ma. Ale jest to klapa elektryczna, która w razie potrzeby się otwiera, dodając więcej powietrza do chłodnicy. Także to jest też fajne. Dodam, że jest to rzeczywiście model hybrydowy, model 2024. No, mam go drugi dzień w użytkowaniu, pierwsze kilometry dopiero, który ma w sumie 141 koni. Można powiedzieć niedużo, ale wystarczy. Na motorze hybrydowym jest 30 parę koni i 107 koni na motorze spalinowym. No ale no dobrze, no jak widzicie, autko później zobaczycie w całej okazałości. Oczywiście światła też, migacze, światła kierunku w lusterku. Lusterka oczywiście się automatyczne składają. No jak widzicie, z tej strony podejdę do Was. Ładna 18-calowa felga. Oczywiście już na zimowej oponie, jak trzeba. Sensowna oczywiście Hankook Kinergy. No ale przejdźmy dalej. Jak widzimy, autko sobie stoi, a my sobie przechodzimy póki co. Tak, zaczniemy od samego tyłu, słuchajcie, od samego kufra. Oczywiście jest to pełna elektryka, więc no w tej chwili jestem za blisko auta, więc nie jestem w stanie Wam pokazać, ale ciekawostką jest, że bagażnik otwiera się, jak podejdziecie i postoicie 3 sekundy. Bagażnik otwiera się sam. Już nie ma więcej, jak było w starych autach. Gdzie jest ten sensor? Gdzie jest ten sensor? Nie, tu już tego nie ma. Tu po prostu podchodzi się otwiera. Natomiast, no mówię, teraz Wam nie pokażę, bo jestem za blisko auta i auto jest otwarte. Natomiast my sobie otworzymy je teraz. Gdzie jesteś? Opla. I zajrzyjcie ze mną do bagażnika, słuchajcie. Bagażnik oczywiście, no w podstawowej wersji ma 466 litrów, ale jest przyzwoicie, ale ma podwójną podłogę. Jak widzicie, ja mam w wersji obniżonej, ale mogę ją podnieść i zobaczcie, jeszcze mamy dodatkowe miejsce na dole. Czyli jest tu całkiem sporo miejsca. Dodatkowe dwa po bokach, wstawki, gdzie można coś położyć. Dwa miejsca w wyższym położeniu. Siedzenie to tyle powiem, bo no siedzenie to siedzenie, słuchajcie, z tyłu. Ale co jest fajne, rozkłada się w 40-20-40, czyli mamy fajne, możemy sobie coś dłuższego wsadzić w środek. I co ciekawsze, w tej właśnie 20% części jest uchwyt na
kubki, czyli na kawę, na herbatę, czy na jakieś napoje w czasie jazdy. Także to wszystko jest. Ale zobaczcie, no to jest standard. Kamerka oczywiście do wstecznego cofania. I zobaczcie, tu jest też światło, które też świeci wieczorem. Także to jest też kolejny element. Bardzo fajnie jest wkomponowane światło stopu, trzecie. No i zobaczcie, rekinka oczywiście na dachu. Także to jest też fajne, nie? No oczywiście komplet jest w LEDzie. Także to myślę na tyle krótkiej prezentacji z zewnątrz. Za chwileczkę wsiądziemy sobie do środka i powiemy Wam więcej, co się dzieje tutaj. Dobra, zapraszam do środka. No, więc witajcie w środku. Z takich gadżetów na początku powiem, jest oczywiście dodatkowo dopłaciłam fabrycznie zainstalowaną kamerę. Kamera oczywiście dwukierunkową przód-tył. No wiadomo, zawsze bezpieczniej. No ale przejdźmy do sedna. Jak widzicie, mamy tutaj konkretny już fajny panel. Oczywiście pełny. Czyli już Mercedes tak naprawdę pełną klasą w środku. Co jest fajne, oprócz dotykowego panelu mamy też fizyczne przyciski. Więc jeśli chcę sobie wybrać jakiś, czy dom, czy nawigację, czy wybór mediów, czy no, panel klimatyzacji sam dwustrefowej oczywiście. No właśnie, z opcji fajnych, które są, to siedzenia są oczywiście już podgrzewane. Jak widzicie, mam podgrzewanie siedzeń. Mam podgrzewanie kierownicy, także już konkretnie fajnie wyposażone, a system startowania pod górkę. Jak spojrzycie sobie, mamy kamerę właśnie wsteczną, którą Wam pokazałem już wcześniej na nagraniu. Także to jest też fajne rozwiązanie. Multifunkcyjna kierownica, gdzie mamy dwie sekcje wyraźnie rozdzielone. Aktywny tempomat, więc mogę sobie przy 30 na godzinę tak samo jechać na tempomacie. Samo zachowuje odstęp między autem, wiadomo, aktywny tempomat. Regulacja odstępu, automatyczny asystent pasa ruchu i asystent autostradowy. Czyli na autostradzie tak naprawdę muszę co parę minut, co jakiś czas dotknąć koła kierownicy i auto jedzie samo. No nie będę używać, bo jest troszkę... No, jeszcze za nowy system, słuchajcie, nie mam zaufania, wolę jednak robić to sama, ale no, multimedia to zapraszam na spojrzenie na inne portale, jest to dokładnie omówione. Ja Wam tylko nagrywam takiego wstępniaczka. Jak widzicie, mamy też konkretne porównanie. Auto jest oczywiście w języku holenderskim, bo w tym języku mówię, ale jak widzicie, mamy aktualny przejazd. Mamy, słuchajcie, poczekajcie, zaraz wejdę Wam, tak. Mamy przejazd od tankowania i mamy od ostatniego resetu, czyli mamy komputer, który nam potrójnie robi, tylko nie, słuchajcie, to nie jest 17 litrów na 100. Też tak na początku myślałam, ale to nie jest 17 litrów na 100, tylko to jest średnie zużycie, ile kilometrów przejadę na 1 litrze paliwa. Tak to sobie Hyundai, no i Kia, bo to jest ta sama tak naprawdę korporacja. Tak to sobie wymyślili. Więc tak to naprawdę działa. O, mamy podgląd temperatury silnika, techniczne. Co tu jeszcze mamy? Nawigację, która też jest dostępna. Niestety nie jest pełna, szkoda, bo mamy ekran ładny, LED-owy. Natomiast nie ma tu pełnej nawigacji. Są natomiast wskazówki, że za tyle metrów musi zjechać tam w drogę taką. No i to ustrojstwo, słuchajcie. Musicie się przyzwyczaić, że jak... Zresztą w każdym aucie od nowego roku, bo Unia już to wprowadziła dyrektywą, każde auto będzie musiało to mieć. To jest, słuchajcie, taka wredna wredota, która jak tylko spojrzycie 3 sekundy na bok, to zaraz Wam pika. Znaczy jest tego obejście, słuchajcie, tak, to jest to obejście, póki co. Taki patent. Na pewno latem się sprawdzi, czy jesienią, czy wiosną. Zimą tak mniej, ale zawsze, kiedy jest słońce, to oszukuje, słuchajcie, tą wredotę. Mhm, naprawdę. I to jest fajne. No właśnie, wspomniałam o światłach automatycznych, które są pełne.
Może jeszcze cofnijmy się tu pod panelem. Panel jest, tak jak wspomniałam, pełny nawigacji. Nawigacji oczywiście, ale to jeszcze za moment wejdziemy. Panel jest od klimatyzacji pełny. Jest automatyczny też. Ja zazwyczaj używam automatycznego. Możecie sobie ustawić synchronizację, jedną temperaturę dla obydwu stron albo na dwie. I coś ciekawostką, zobacz tutaj. Tutaj też macie wylot dla pasażera. No i tu, jak widzicie, to też miałam dopowiedzieć, kabelki nie były fabryczne. Kabelki kupiłam, ale słuchajcie, mamy dwa USB-C do ładowania telefonu z tyłu. Mamy USB-C z przodu, jedno. Mamy USB-C z przodu, drugie, z możliwością podłączenia kablowego telefonu do systemu. Tu jest tak śmieszne, bo zrobili to przełącznikiem. Jeśli tylko chcesz ładować, to masz osobny, a jeśli chcesz dwa, ładowanie plus odczyt, to musisz dać złączko USB. No, ale sam panel, jak widzicie, podstawowy panel jest taki i jest on o tyle fajny, że macie nawigację bieżącą, macie to źródło muzyczne, które słuchacie, dajmy na to, czy to będzie radio, radio jest oczywiście cyfrowe DAB, czy macie USB, czy macie Android Auto, jest bezprzewodowe i działa od pierwszego uderzenia, słuchajcie. Więc Android Auto też się fajnie sprawdza i jest tryb hybrydowy, więc możemy sobie podejrzeć, co się dzieje z baterią w danym momencie, jakie jest użycie elektrycznego, jakie jest użycie benzynowego motoru. Szybkie przejście do pełnego muzycznego, do pełnego panelu muzyki i to macie tak naprawdę z głównego ekranu. No właśnie. To jest główny ekran, jak sobie przejdziecie w prawo, w lewo. Macie sparowanie telefonu oczywiście do rozmów i do kontakty, wszystko oczywiście pobiera, ale to znacie, no bo to już jest standard w tej chwili w samochodach. Android Auto wspomniane, notatki głosowe, z gadżetów słuchajcie mamy, tak, pogodę. Dokładnie, a dodatkowo wyświetli się tam nawigacja też, którą możemy schować. Wandach, co my mamy dzisiaj? No zobaczcie, słoneczko w sumie, także fajnie. No, ale idźmy do domowego panelu, przejdźmy sobie dalej. Tu mamy ustawienia różne, słuchajcie, i co, także jest to fajnie też rozwiązane, ale przejdźmy do ustawień po prostu, bo tu się dzieją cuda. Tu są ustawienia od nawigacji. Oczywiście w zestawie, tam gdzie są kraje dozwolone, tam możecie używać ostrzeżenia przed radarami. Oczywiście informacja drogowa, gdzie są korki. I jest tak zwany Blue Link. To jest system, który właśnie daje pełną informację online, to co macie. No ale no właśnie, byliśmy przy mapie, nie? Zobaczcie, jaka jest fajna nawigacja. Troszkę pojechana, nie? Duża. Także to muszę Wam przyznać, że jest fajnie zrobione. No właśnie. A to jest główny panel, tak jak widzicie. A, warto dodać, no ja mam oczywiście szybszą ładowarkę, natomiast tu jest, uwaga, skłamałam Cię, zobacz, jest 180 W. Słuchajcie, gniazdo 12-woltowe na 180 W, czyli możecie wpiąć przetwornicę i daje Wam normalne 180 W. Możecie włączyć normalną lodówkę na kablu, normalnie wszystko Wam będzie latało. Dwie lodówki z kompresorem, lodówka z kompresorem ma w granicach 70 W, więc spokojnie dwie lodówki z kompresorem, co daje 90 litrów optymalnie, do 110 litrów zamrożonych produktów można przewieźć. Takie ciekawostki, nie? I to, co ważne, słuchajcie, ostatnio miałam sytuację, jeden ze znajomych w firmie kupił sobie Mercedesa. Ale oczywiście to jest młody Turek, więc dla nich auto jest wyróżnikiem, statusem. I tak rozmawiamy, no słuchaj, co tam masz? No to i to i to. Stary, ja mam to z domu. Ty kupiłeś używane auto za ile? No zobacz, ja kupiłam nowe za 38 tysięcy. I zobacz, i mam to samo co ty. No nie, no moje jest prawie dwa razy droższe. Można? Można. Po co mi Mercedes? Stoi wysoko, jest wygodne. Słuchajcie, w porównaniu z Oplem Crosslandem, którego miałam wcześniej też,
też to był, przepraszam, to był crossover i był twardszy. Ten jest większy, jeździ się wygodniej i to jest już tak naprawdę SUV, bo w porównaniu do poprzedniej wersji on urósł o 15 cm. Urosła przestrzeń na nogi, urosła przestrzeń bagażowa, więc to się bardzo fajnie tutaj teraz sprawdza. No właśnie, zobaczcie ciekawostkę. Chcecie podświetlane lusterko? Jest. Ale dlaczego? Ono świeci. Nie, nie świeci. Tak to Hyundai rozwiązał. Bardzo sprytnie. Jeśli chodzi o podświetlenie, to Wam pokażę, dogram jeszcze wieczorem. Jest oczywiście podświetlenie ambientowe i słuchajcie, dlatego w tej kolorystyce auta ciemne wnętrze, kiedy tutaj macie podświetlenie, kiedy tu macie podświetlenie, to wygląda to, słuchajcie, naprawdę kosmicznie. Ale to Wam może pokażę później. I zobaczcie przestrzeń podręczną tutaj, w środku. Otwieram sobie podłokietnik. Szkoda, że nie jest regulowany. To jest jedyny minus. Mamy przestrzeń w głąb, która jest dość szeroka, dość głęboka, trzeba przyznać. Opla. I słuchajcie, mamy tutaj przestrzeń bagażową. Chyba, że używamy kubka. To jest też patent Hyundai'a fajny. Zobaczcie, naciskam sobie i mam kubek. Naciskam sobie i mam drugi kubek. Także genialny patent Hyundai'a, nie? Dobra, to chowamy sobie kubeczki. Chcę sobie położyć telefon w najbogatszej wersji, której akurat nie chciałam, bo jest za mało różnic i za duża różnica cenowa. Tu macie jeszcze ładowarkę bezprzewodową. Ale po co mi to, słuchajcie? Mogę sobie położyć w ramach tego telefon. Pokażemy kawałek brzmienia audio? 5 sekund możemy. Tak, dobra, to poczekajcie, zaraz Wam pokażemy audio. No dobra, słuchajcie. Słyszycie to? No może troszkę z zewnątrz słychać, ale normalnie w czasie jazdy, powiem Wam, że przy 100 km na godzinę praktycznie nie słyszałam wiatru. Jest cicho. To jest też różnica w porównaniu z Crosslandem. To auto jest zdecydowanie lepiej wytłumione. Szybciej jeszcze nie jechałam, będzie okazja. Dzisiaj wieczorem spróbujemy holenderską autostradę przy 130 na godzinę. Tak, słuchajcie, bo dopiero po 19 w Holandii można normalnie jechać. Ile wtedy może być spalania, myślisz? Tak, stestujemy. Stestujemy tak samo tutaj do Ciebie jadąc. Zrobiłam 176 km. I było spalanie 4,85 litra na 100. Tam było około 20,6 km na litrze. A teraz w chwili obecnej w mieście ma ile? Około 3,5-4. I to jadąc tylko na... elektryce plus wspomagając. Dobrze. No a teraz zrobimy małą próbę. Słuchajcie, to nie jest wcale ważne. Nie dopłaciłam do systemu Bose Audio. To jest, słuchajcie, fabryczny system od Hyundai'a. Zobaczcie, jak ten głośny system sobie daje radę. To nie jest pełna moc. Tak, to nie jest pełna moc. Przerzućmy sobie trochę dalej, słuchajcie, na... To byłoby na tyle, słuchajcie, tej krótkiej prezentacji. A swoją drogą tylko mogę dodać, że w Crosslandzie bardzo plastikowo się drzwi zamykały. Tu z kolei bardzo mięciutko się te drzwi zamykają. A jeśli chodzi jeszcze o takie znaczne różnice, tutaj jest większa przestrzeń i ja jako kuśtyk, czyli lekko już inwalida, który ma najzwyczajniej w świecie problem z nogami, o wiele łatwiej jest mi wsiąść do tego auta niż... Crossland był bardziej zabudowany tutaj przy nogach. Tutaj. On był bardziej zabudowany. No to jest prawda. To był mój wybór też, dlatego że moja mama jest inwalidką właśnie z powodu z nogami i moja ciocia też ma problemy z nogami, więc w Crosslandzie
no było to kłopotliwe je dwie razem zabrać. Tutaj już problemu nie ma, bo to auto było testowane właśnie przez moją mamę inwalidkę i w momencie, kiedy ustawiła siedzenie pod siebie, mogła normalnie usiąść za siebie. Teraz możesz. No oczywiście, no taki gadżet, słuchajcie, pełen LED z przodu, pełen LED z tyłu. I jak możesz spróbować otworzyć jeszcze pod środek, to jest jeszcze coś, o czym chciałam wspomnieć. Jak jedziecie w cztery osoby. O. Także to jest, słuchajcie, krótka prezentacja nowego, mojego prywatnego, zarazem auta służbowego dla Dominik Photos. Ja Wam dziękuję. Ten film będzie długi, ale myślę fajny, w miarę treściwy. Więc ja Wam dziękuję za spoglądanie, za obejrzenie tego filmu i zapraszam do następnego.